Witajcie, witajcie. Mamy już grudzień, co ja jestem bez wąsów. Dotrzymałem słowa i uwierzyłem też paniom, które mi mówiły, że ja wąsy mi nie pasują i w ogóle mnie postarzają. No to wiecie, to bardzo mocny argument. No cóż, rozczarowani są koledzy wąsacze, że nie wstąpiłem do ich klubu, no ale to był taki krótki incydent, chciałem uczcić. Mojego pradziadka. Mam też dla Was bardzo dobrą wiadomość, dlatego że zapadła decyzja o przywróceniu komentarzy pod kapelą z tą porkowską. Kochani, dla nas to jest bardzo trudna sytuacja, dlatego że my jesteśmy takim żytym środowiskiem, spotykamy się od lat, mamy wspólną pasję, czyli muzyka tradycyjna i taniec tradycyjny, coś bardzo pięknego, coś naszego, polskiego, wiecie, regionalne tradycje, lubimy je kultywować, no właśnie, a tu nagle kto, są ludzie, którzy wchodzą w życie osobiste, czy no, różne obraźliwe komentarze zamieszczają i co, co najgorsze, powiem wam co najgorsze, ja to muszę wam powiedzieć, że są podejrzenia, że to są, że tak takie rzeczy piszą ludzie, którzy Przyjeżdżają na zabawy i to jest najgorsze. Dlatego, że w naszym środowisku się to ferment. Pytają mnie, a co, a kto to może być, a co, a, co, a skąd ja mogę wiedzieć, kto to może być. Jak każdy używa pseudonimu. Właśnie. No ale to właśnie taki niezdrowy klimat rodzi. Kochani, bądźmy odpowiedzialni. Dlatego, że. no. Jest to historia muzyki tradycyjnej, tańca tradycyjnego, naszego y, polskiego, regionalnego. No i cóż, mamy jeszcze jedną misję: musimy przyciągnąć jeszcze młodsze pokolenie, żeby po naszej śmierci też przy muzyce tradycyjnej chcieli się bawić, żebyśmy byli takim, no, można powiedzieć, pozytywnym przykładem. Mamy nadzieję, mamy nadzieję, no, że jakoś ta sytuacja no, jakoś się uspokoi. I że problem po prostu zniknie. No gdyby nie zniknął, no to takie są propozycje, żeby osoby, które sieją ferment, po prostu nie miały możliwości umieszczania komentarzy. No Mam nadzieję, że do tego nie dojdzie, że nie będziemy właśnie blokować filmów, tylko osoby, które takie właśnie komentarze zamieszczają. Ale miejmy nadzieję, znaczy ja mam nadzieję, nawet jeśli ktoś pisze krytycznie, ale taki powiedzmy merytorycznie, ja uważam, że taki komentarz powinien być. No cóż, ale, ale tu jeszcze podejmuję decyzję środowiska. Kochani, bądźmy odpowiedzialni, Bawmy się. No i cóż, no, życzę przyjemnego oglądania. Także komentarze wracają. Na początku odblokuję Wam możliwość komentowania pod wywiadem właśnie Sebastiana. No i od dziś już komentarze wracają. W chwili wolnej pewnie przywrócę też komentarze pod filmami, których zostały zablokowane. A więc pozdrawiam i życzę miłego oglądania. Kończymy ten sezon 2023. Mam nadzieję, że dobrze.